Junior Diaz, bo oczywiście strzał w poprzeczkę jest strzałem niecelnym. Później był taki fragment tego meczu, kiedy drużyna z Estonii miała naprawdę swoje szanse do podwyższenia wyniku, kiedy praktycznie mogła to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. To jest, Andrzej, ta sytuacja, kiedy tutaj po godzinie gry z najbliższej odległości nie trafił Nikita Andrejew. Rzeczywiście, tutaj nie popisał się. O ile wcześniej bardzo dobrze zagrywał, to w tym momencie nie popisał się Rosjanin. Radosław Sobolewski, on tutaj na raty, dwa razy lewą nogą próbował zaskoczyć bramkarza estońskiego, za pierwszym razem zblokowany przez obrońców z Estonii, a później nie trafił w światło bramki. 93. minuta, Brożek zgrywa do Piotra Ćwielonga i w ten oto sposób, proszę Państwa, mamy bramkę wyrównującą dla Wisły Kraków. No tam widzieliśmy Macieja Skorże, który był przy linii, który krzyczał na swoich obrońców, żeby szybko tę piłkę przetransportowali do przodu. Zgrał bardzo dokładnie Paweł Brożek, strzelił Piotr Ćwielonk. No i dzięki temu mamy remis. Remis po bardzo przeciętnym, by nie powiedzieć słabym meczu mistrza Polski w tym pierwszym spotkaniu drugiej rundy kwalifikacyjnej, ale punkt ważny w perspektywie meczu rewanżowego w Tallinie. Na pewno mniej cieszylibyśmy się, gdybyśmy zremisowali ten mecz i to Wisła straciłaby tą bramkę w ostatniej minucie, bo styl gry rzeczywiście nie, dużo, dużo do poprawy, jeśli chodzi o jakość. Ale no, szczęśliwe zakończenie, trzeba powiedzieć tak, w kontekście tego, co widzieliśmy. Proszę Państwa, dziwny dzień. Tak zaczynają nam się te europejskie puchary, jeśli chodzi o polskie zespoły. Najpierw z Krakowa do Sosnowca były te pociągi wiślackiej nadziei. 4000 blisko sympatyków Wisły przyjechało tutaj do Zagłębia, by obejrzeć swój zespół w tym pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej. Upalny, parny dzień. Praktycznie to powietrze gdzieś stało. Pierwsza połowa zaczęła się dobrze przecież dla Estończyków. Później wydawało się, że Wisła przyjmuje inicjatywę. Wreszcie ten cios Andrejewa. No w przerwie to już w ogóle tutaj trzęsienie ziemi, nie tylko w szatni Wisły, ale też zmiana pogody, ulewa, grzmoty, błyski. Też nam się pewnie ta transmisja, z tego co słyszę teraz, trochę rwała. Do końca emocje, szansa na podwyższenie wyniku dla drużyny Lewadii, ale jednak w końcówce no gdzieś tam ktoś był nad nami i bramka Piotra Ćwielonga, która oczywiście daje cały czas Wiśle nadzieję na to, że zagra w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej. Emocje były, no mamy nadzieję, że będzie więcej bramek i lepszej gry Wisły w kolejnych meczach. A oby mniej emocji, czyli pewnego zwycięstwa raczej spodziewamy się w Tallinie. Państwu pięknie dziękujemy. Andrzej Iwan. Mateusz Borek. Mamy nadzieję, że to nie